Witajcie. Dzisiaj pokazuję CryBaby 535Q firmy Dunlop. Ona mniej więcej tak wygląda. Solidna metalowa obudowa. Z tej strony mamy dwa takie dyndele. Wiadomo, wejście na kabel. To już nie do końca wiadomo. Teraz wam wyjaśnię. To jest do podbijania głośności. Jeśli to jest wyłączone, dzyndzelek wystaje, to to podbicie solówki jest wyłączone, a głośność podbicia regulujemy tym pokrętłem. Teraz wam pokażę, jak to wszystko działa. Tu obok mamy pokrętło, które tutaj według instrukcji jest napisane, że to jest pokrętło od gałki Q, czyli tam jakby takie śmiesznie można powiedzieć, że zwiększa lub zmniejsza częstotliwość i szerokość brzmieniową tego efektu. Zobaczycie, jak to brzmi. Wiadomo, tu jest wyjście do wzmacniacza, no i tutaj na zasilacz. Teraz mam podłączone na bateryjce. Tak to wygląda, klapeczkę tym możemy sobie ciągnąć tu. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, to jest tutaj właśnie takie pokrętło, które jest w 6 pozycjach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ono też zmienia jakby głębokość tego efektu, czy jakby może przeniesienie, można powiedzieć, akcentu tego brzmienia. Zaraz sobie posłuchacie, nie będę tutaj pieprzył. Włączamy go, wiadomo, tym, tutaj jest ten przycisk, czyli jak naciskam na go, o. To jest na najwyższym położeniu. Podbicie jest wyłączone. I teraz gałkę Q. Można powiedzieć, że na skrajnym położeniu, jakby można powiedzieć, w lewo. Ponieważ to trudno powiedzieć, które jest na maksa, które na minimum. Każde jakoś inaczej powoduje brzmienie. Posłuchajcie tak. Teraz dam w skrajne drugie położenie. Teraz dam z powrotem na tamto wcześniejsze. Teraz z powrotem na to. To jakby to w tą stronę odkręciłem tą gałeczkę. To sprawia jest jakby takie dużo ostrzejsze. Teraz zostawiam na tym najostrzejszym, daję teraz, przełączam to o jeden w dół. Prawda, jest teraz na 12. Na tym pierwszym. Następny. To są wszystkie. To sobie zobaczcie na przykład.
gdzie na tym położeniu jest najostrzejszy. Czyli właśnie widać, że jakby zmieniając tę pozycję, zmienia się jakby akcent, można powiedzieć, tego kwakania. Tu jest taki... Tak się chowa jakby ten bas. A z kolei tym... Daje bardziej po uszach, jakby ten niska częstotliwość jest taka, jakby można powiedzieć, bardzo krótka. A tu... Tak jak wrzuca się kamień do wody. To wiadomo, teraz zrobiłem... teraz... Aha, to chyba pokazywałem. Różnicy. To było wszystko na tym maksymalnym położeniu tego pokrętła. Teraz z kolei skręcę go na maksa w drugą stronę. I teraz jak słychać to brzmienie? Uwaga. To są wszystkie. No i teraz. A teraz zapuszczony. Słyszycie różnicę. Teraz jedynie jeszcze zobaczycie, jak to działa z tym. Tu chodzi o to, żeby kopnąć butem i za pomocą tego wtedy włączamy. Teraz wyłączony jest. Teraz bodajże, uwaga. Teraz jest na minimalnej głośności. Uwaga, włączam go i teraz mogę... To jest na maksa. Tam piszą w instrukcji, że plus 26 dB. Podbicia. Z tego co pamiętam, nie chcę bujać. Czyli no, bajer jest fajny. Z tą gałeczką. Tu jest oryginalna jeszcze cewka Fazela. To już ci, co się tam znają w temacie, to by dowiedzieć, czy to jest już tam jakaś wypasiona rzecz. W każdym razie dla nieznających się w temacie mamy na przykład ustawione... O, przepraszam bardzo. Typowe ustawienia. Jeśli ktoś by sobie chciał poobczajać. Tu mamy każdy z tych gałeczek odpowiednio pokazane, jak ustawić. Dla jakichś Zappa, Hendrix, Jerry Cantrell, Bob Marley, Jimmy Page i takie różne. No, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli coś było z dźwiękiem, to postaram się zrobić nową recenzję. Mam nadzieję, że wszystko było słychać ok. Zaraz muszę tą kaczkę się niestety jej pozbyć, więc do zobaczyska na następnym filmiku. Papatki!